Czas na skrót najważniejszych informacji dnia. Łukasz Miąsik, witam i zapraszam na aktualności. Zaczynamy od ospy na porodówce w częstochowskim szpitalu. Wirus wykryto u jednej z rodzących kobiet. Ponieważ wirus może być szczególnie groźny dla noworodków, podjęto decyzję o wstrzymaniu przyjęć na oddział położniczy Szpitala Miejskiego w Częstochowie. Oddział ma zostać odkażony, a przyjęcia wznowione w ciągu najbliższych kilku dni. Rodzące kobiety przyjmuje teraz jedynie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie. Zniżki dla rodzin wielodzietnych niezgodne z prawem. Takiego zdania jest Regionalna Izba Obrachunkowa i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Mowa o obniżonych stawkach za wywóz śmieci dla rodzin w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej, jakie w Bielsku-Białej wprowadzić chcieli radni. Ze zdaniem sądu się nie zgadzają i mówią, że to blokowanie prorodzinnej polityki. Groźny wypadek. Jedna osoba ranna i poważne utrudnienia w ruchu na katowickiej Alei Roździeńskiego. Dziś rano na drodze z Sosnowca w kierunku centrum miasta na wysokości kompleksu centrów handlowych doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Policjanci na kilka godzin wyłączyli z ruchu prawy pas. Jubileusz w Pałacu Prezydenckim i Złoty Krzyż Zasługi dla dyrektora telewizji Katowice Jerzego Nachela. Dziś prezydent Bronisław Komorowski upamiętnił 75. rocznicę pierwszej próbnej emisji telewizyjnej. Podczas uroczystości wspominano przełomowe momenty w historii telewizji polskiej, nagrodzono najwybitniejszych pracowników i dyskutowano o przyszłości telewizji. To wszystko teraz. Więcej o 18.30 w głównym wydaniu aktualności, a 18.50 gość aktualności i relacja z uroczystości z okazji 75. rocznicy pierwszej próbnej emisji telewizyjnej. Zapraszam, do zobaczenia.